Proszę Państwa, pierwszy półfinalista. Zapraszam do narożnika niebieskiego. Piotr Wołowik! I czekamy na wyjście do klatki Piotra Wołowika, zawodnika, który w pierwszej walce pokazał nam się z naprawdę świetnej strony. Niestety nie zmierzy się z Przemkiem Kośnikiem, który doznał urazu nogi. Na jego miejsce do turnieju wskakuje nam Michał Więcek, który pokonał Adriana Kochanka. W walce rezerwowej. Myślę, że to może być ciekawszy pojedynek tak naprawdę, bo zarówno Wołowik, jak i Więcek reprezentowali bardzo, bardzo przyjemne dla oka umiejętności stójkowe. Obydwaj silni, dynamiczni, dobre kombinacje, dobre kopnięcia, dobre uderzenia, więc walka może być naprawdę ciekawa. Muszę powiedzieć, że ten turniej zrobił się turniej na naprawdę wysokim poziomie. Tak, no w ringu na pewno dojdzie do konfrontacji zawodnika zdecydowanie niższego, jakim jest Piotr Wołowik, z zawodnikiem zdecydowanie wyższym, czyli reprezentantem Berserker Simbelsko-Biała, Michałem Jęskiem. Pytanie tylko, który okaże się zdecydowanie bardziej agresywnym, silniejszym i który zachował więcej sił. Myślę, że Michał Więcek po walce z Adrianem Kochankiem i tej naprawdę bardzo dobrej pierwszej rundzie, gdzie ustawił sobie już sobie pojedynek później, zachował sporo sił, ale o tym przekonamy się już za moment. Tak, no on przeważył praktycznie całe dwie rundy. A jego przeciwnikiem będzie Więcek, Michał! Czy walczył całe dwie rundy? Także na pewno kosztowało go to sporo więcej sił. Natomiast Piotr Wołowik no, walczył zdecydowanie krócej. Można powiedzieć, około drugiej minuty pierwszej rundy poddał swojego przeciwnika. Wychodzi już Michał Więcek. Pomału, spokojnie, skoncentrowany. Myślę, że troszkę wykrakaliśmy tutaj to, że często zdarza się, że zawodnicy rezerwowi jednak wskakują do głównego turnieju. Szkoda trochę Przemka Kośnika, bo jednak zasłużył sobie, żeby pokazać się w kolejnej walce. No niemniej jednak taka jest uroda turniejów, prawda? No i ja mam. Jednak Michał Więcek może czuć się dzisiaj szczęściarzem, bo pomimo tego, że był w walce rezerwowej, będzie miał szansę powalczyć o najwyższe trofeum. Ale też nie walczył ze słabym zawodnikiem, walczył z Adrianem Kochankiem. Przewalczyli prawie dwie rundy, tam Adrian był na skraju nokautu, a jednak stawiał dzielnie opór do prawie końca drugiej rundy, także wywalczył sobie ten prawo walki w tej walce. W finale miał walczyć Przemysław Kośnik, ale z powodu kontuzji został zastąpiony przez Michała Więcka. A w narożniku niebieskim to 22-letni zawodnik, mierzący 174 cm, ważący 77 kg. Ma na swym koncie już 2 zwycięstwa na zawodowych ringach MMA. Przedstawiciel Silesian Cage, Piotr Wołowik! A w narożniku czerwonym reprezentant Berserker Steam Bielsko-Biała. Ma 21 lat, 192 cm wzrostu i waży 77 kg. Michał Więcek! A starcie prowadzi Bartosz Węgielnik. No bardzo jestem ciekaw, co za moment zobaczymy. Myślę, że możemy spodziewać się ostrego ruszenia na siebie. Sędzia gotów?
spokojnie zaczęli, badają się. Rzuca się w oczy ta dysproporcja wzrostu, o której wcześniej mówiłem, na korzyść oczywiście Michała Więcka. No będzie to pojedynek długie ręce kontra silne ręce. Bardzo ładna kombinacja z strony Wołowika i znowu mocne ciosy. Bardzo dobre obalenie. Tak, bardzo agresywnie ruszył. A myślę, że Piotr Wołowik tutaj jest pretendentem do jednak tytułu w tym turnieju, bo na razie prezentuje się znakomicie. Czujnie. Bardzo ładne przejście do półgardy. No przez chwilę był w pozycji bocznej. No rzuca się troszeczkę w oczy ta dysproporcja, jeżeli chodzi o siłę, bo ta kontrola Pawła Wołowika jest naprawdę bardzo mocna, ale nie. Tak, tak. Michał Więcek zapracował biodrami i przetoczył swojego przeciwnika. Michał Więcek. Ale walka trwa dalej, cały czas teraz Piotrek Wołowik próba zapięcia trójkąta. Tak, tak, to dużo się dzieje, dość płynne zwroty akcji, ale teraz troszeczkę... Bardzo ładny dosiad ze strony Michała Więcka. Ciekawe, czy wykorzysta to. Próbował na raz, tak można powiedzieć, na raz przetoczyć swojego przeciwnika, to nie zawsze się sprawdza, czasami troszeczkę trzeba rozbujać. Oraz kolejne dynamiczne wstanie. No spore ręka. Ryzyko, spore ryzyko. Ręka tam została. Tak, tak, tak. No bardzo szybkie zwroty akcji. Zobaczymy, jak Piotr Wołowik poradzi sobie. Przepraszam, jak Michał Więcek poradzi sobie teraz z tą próbą wyciągnięcia balachy. No Piotr Wołowik musi sobie poradzić przede wszystkim z wyciągnięciem tej ręki stamtąd, bo jest dobrze sklinczowana. Widzimy, łokieć wystaje z pomiędzy nóg Michała Więcka. Tak, jeżeli tak. Uda się zerwać tylko tą dłoń i odpowiednio zmęczyć. Bardzo dobra ucieczka, tak, tak. Przypilnował tego. Ale proszę bardzo. No ale Michał Więcek nie pozostaje dłużny, ciągle szuka, ale tu myślę, że zaraz możemy mieć bardzo mocny cios i na pewno doszedł celu. Tak, bardzo skuteczny ground and pound. Naprawdę dużego gwoździa, można powiedzieć, wbił Michałowi Więckowi. No i teraz on kontroluje, Piotr Wołowik z góry w pozycji bocznej. Piekielnie silne te ciosy Piotra Wołowika. Michał Więcek próbuje wstawać, ale kontrola jest bardzo mocna. No, ma rękę, pytanie tylko, czy uda mu się wyciągnąć. Nie, łokieć już wyszedł. Uciekł łokciem. I kolejny zwrot akcji, no bardzo szybko się... Troszeczkę Piotr Wołowik chyba za bardzo zaufał swoim umiejętnościom parterowym, jednak te ciosy są na pewno dużo skuteczniejsze. I tak Michał Więcek na górze, półgarda, ale trzeba gdzie teraz on obija przeciwnika. Szacunek, że nie kalkulują tutaj jakichś takich decyzji, czy za wszelką cenę dążą do poddania. No i zwroty akcja teraz jest... O, prosta dźwignia na nogę, czy się uda? Pytanie tylko uciekł kolanem, czyli ta sama zasada co przy balach, przy technice na rękę. Tak jeszcze też pokiwał, że nic nie było. No Michał Więcek bardzo dobrze, bardzo przytomnie zachował się, jak profesor niemalże przy technikach parterowych i znowu on jest na górze, znowu kontroluje Piotra Wołowika. Próbuje przechodzić. Ma świetną pozycję do zadawania ciosów, bo głowa Wołowika jest odsunięta. Aj, niepotrzebnie. Niepotrzebna ta próba, nieprzygotowana wejścia do dosiadu. Poromocowania się. Bardzo trudno sobie poprawić pozycję jednak przy takim mocnym klinczu. Tym bardziej, że żaden z zawodników nie chce popełnić już błędu. Ale jest próba dosiadu. No znowu troszeczkę Piotr Wołowik za łatwo oddaje ten dosiad jednak. Ale jest znowu kolejna próba dojścia do balachy. No dość szybko się skręca, trzeba przyznać, Michał Więcek do tej dźwigni. No zobaczymy, czy Piotrek jeszcze zachował na tyle sił, żeby to bronić. Wygląda na to, że tak. Ale dłoń jest złapana, jeżeli Wołowik nie przygniecie przeciwnika, może mieć spory problem. Wyszedł łokieć, no na pewno sporo to kosztowała Michała Więcka i teraz to on jest znowu na dole i to on jest zawodnikiem, który się broni. Któryś to już zwrot akcji, chyba z piąty. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Pomimo tego, że dużo partery, ta walka może się podobać. Tak, tak, no taka typowo grapplingowa walka póki co. Tylko te ciosy do grapplingu nie bardzo pasują.
sekundę nawet zapunktować. Myślę, że sędziowie mogą mieć spory problem. Dokładnie, myślę, że te... zwłaszcza, że było kilkanaście zwrotów akcji. No Piotr Wołowik jednak był agresywniejszy i te ciosy były sporo mocniejsze, ale... Prób dojścia do dźwigni kończących więcej wykazał jednak Michał Pięcek, także... No i te dosiady na pewno też zwrócą uwagę sędziów. No ciężka do punktowania runda, chyba minimalnie jednak na korzyść Michała Pięcka, który wskoczył z walki rezerwowej do turnieju głównego. Zobaczymy, co przyniesie druga runda. I przed nami druga runda. Oba już troszkę porozbijani. No, próba podcięcia ze strony Więcka. Mocny low kick. I kopnięcie obrotowe na gardę. No nie zrobiło to specjalnego wrażenia na Wołowiku. I kolejne mocne trafienie. Na razie Piotr Wołowik bardzo mocne ciosy zebrał, na pewno poczuł to. Na pewno ten podbródkowy był mocnym ciosem, który poczuł. I kolejny. Piotr Wołowik zdaje się opadać troszkę sił. Albo zbiera się na jakąś spektakularną akcję, albo... Oj, bardzo mocny cios. O. Bardzo ładne wymiany bokserskie. Michał Więcek jest bardzo dobry podbródkowy. Bardzo dobre obalenie. Unikiem pod rękę i jeszcze zdążył złapać w pas i obalić swojego przeciwnika. No dużo takich zachowań macho, opuszczania rąk, zaskakujących technik. Myślę, że to jest ta dusza breakdance'owca. Ale jednak ładnie tutaj się skręca do techniki. A Piotr Wołowik może próbować zaraz. Proszę bardzo, jest omoplata. Chcieć do tak zwanej omoplaty. I chyba do balachy. Albo do balachy. No, ojej, bardzo dobre wyjście i jest gilotyna. Ale jeszcze wcześniej no miał czystą... Gilotyna z ręką raczej się nie uda. Miał czystą balachę. Zabrakło po prostu zimnej krwi. Za szybko. Czasami mam wrażenie, że Piotr Wołowik za szybko chce swoje techniki wykończyć. Ale potencjał na pewno ma duży. Na pewno go sporo też kosztują, bo jednak widzimy, że ta stójka na początku nie była już tak intensywna, eksplozywna i dynamiczna jak w pierwszej rundzie. Ale... Piotr Wołowik nie przestaje pracować. Szuka, atakuje. To Michał Więcek zdaje się teraz przykleja tego przeciwnika i kolejny błąd Wołowika. Ależ on jest silny, zrzucił go ręką z siebie. Tak. No na tym etapie walki i bardzo mocny dosiad. Ma teraz szansę do trójkąta, jakby tylko to dobrze popracował. Nie. Uciekł mu. Uciekł, ale jeszcze szansa. Michał Więcek bardzo, bardzo przytomnie. Pomimo tych nieustającej fali ataków ciągle wychodzi obronną ręką. Tak, no na pewno duże tempo sobie narzucili. Mało akcji na razie w parterze. Sporadyczne ciosy. Jeżeli tak dalej będzie, to sędzia Bartosz Węgielin na pewno podniesie tą walkę do stójki z powrotem. Dobry, silny cios. No, kolejny tutaj, można powiedzieć... No, budzi się Michał Więcek, budzi trochę. Mocne ciosy. Do nogi poszedł teraz Wołowik. Piotr Wołowik, dźwigni prostej. Raczej już się nie uda, na pewno to kosztuje dużo energii, żeby przytrzymać, obrócić. No, może oddać plecy. I pozycja boczna. Michał Więcek
Znowu na górze. No, teraz jeszcze taka dość niespotykana technika. Kolanami z bocznej pozycji próba uderzenia w tułów. Bardzo mocne ciosy. No, Piotr Wołowik. Bardzo dobra kontrola. Z jednej strony kolano trzyma tą rękę. Tak, no teraz... Na pewno Piotr Wołowik ma problemy, żeby zasłonić twarz. Skręca się na plecy. Zwłaszcza, że jego lewą rękę między swoje nogi zablokował w ten sposób próby możliwość obrony. I... Aj, można powiedzieć, niestety... że oddał pozycję, bo to naprawdę nie było. Ale jest naprawdę bardzo dobre tempo i dużo zwrotów akcji. Jeden i drugi zawodnik są typami zawodników, którzy jednak nie kalkulują. Dążą do poddania za wszelką cenę. To może się na pewno podobać. No nie ma tu raczej trybu ekonomicznego. No nie ma, nie oszczędzania ma. Siły. Bardzo ładna próba trójkąta. Pytanie, jak z tego wybrnie? Zapięty. Czysto. Jeżeli przyłoży tą rękę, to Michał Więcek za moment może być triumfatorem. 10 sekund do końca. Czy zdąży? No. Dobra kontrola nogi, ciosy. A wytrzymał. Uratowany przez gong. Tak, no jeszcze Piotr 10 Wołowik sekund. Miał sporo szczęścia. To była dobra runda, to była naprawdę bardzo dobra runda. Obydwaj zmęczeni. Ostatkiem sił zmierzają do narożników. No myślę, że Michał Więcek był tutaj troszeczkę lepszym zawodnikiem. Ale nic nie przesądzajmy. Tak, no ja powiem szczerze, że to było tak dużo zwrotów akcji, że już chyba przestałem przetwarzać informacje, kto tutaj w tej walce prowadzi, jak to jest stroną mniej dominującą. No na pewno nie chciałbym być sędzią punktowym. I na szczęście nie jestem. Mamy już pierwszego finalistę Areny Berserkerów 5, a jest nim reprezentant Berserker z Team Bielsko-Biała, Michał Więcek! Brawo za wspaniałą walkę! Mamy werdykt, zwycięzca. Piotrowi Wołowikowi za naprawdę ogromne serce do walki. Proszę Państwa, Michał Więcek zaskoczył. Puchar! Michał, prosimy jeszcze tutaj do nas. Jest malutka niespodzianka. Prosimy na środek. Puchar dla pierwszego finalisty dzisiejszego turnieju w kategorii do 77 kg wręczy mistrz KSW wagi średniej, zawodnik Berserker z Team Szczecin, Michał Cipao Matera! A puchar został ufundowany przez firmę Pitbull! Michał Wielki!